1. Podczas dzisiejszego przejazdu koń pokazał trochę mniejsze możliwości skokowe niż podczas poprzednich dni. Skoki oddawał różne. Brakowało rytmu. Brakowało rytmu i w galopie i świeżości. 8,07 rezultat konkursu pomniejszony o pół punktu. To wynik w konkursie 7,57, 24,14 rezultat końcowy. I zamykający listę startową, prowadzący po dwóch finałach, Blitz ALZ Ogier, wpisany do księgi Zangerscheide, po Ogierze Balusar, po Balu Dürue, to znaczy Chin Chin's Lady N, po Chin Chin, wyhodowany w Belgii, własność Sylwestra Kosińskiego, w ubiegłym roku druga lokata, w tym roku po półfinałach prowadzenie z wynikiem 16,77. Dosiadany przez Michała Juskowiaka z klubu Tradycja Siedlnica. Bez punktów karnych również dziś pokonany parkur, czas przejazdu 79,65 sekundy, czas w normie. So for the score for Blitz O, 8-3 for the scope, jumps enough upwards. We have seen a little bit different jumps today, but a score of 8-3 is a nice score. 8-4 for the technique, jumps light on the ground, opens enough behind. 8-3 for the rideability and the canter, so especially in to the end was a little bit difficult in the distance, but in general, a good canter, good jumper camper with enough power from behind, but 8-3. Ocena za styl. Potencjał 8,3, technika skoku 8,4, jezdność 8,3. Koń z potencjałem o lekkim odbiciu, obdarzony dobrą techniką skoku. Podczas dzisiejszego przejazdu nie wszystkie skoki były regularne, ale ma dobrą głowę, jest jezdny, galopuje dobrze, ogólnie udany przejazd.